Nastąpi nagranie, które delikatnie program dzisiejszej tonacji przesunie na półkę ważnych spraw międzynarodowych. Na początku listu napisane było, panie Piotrze, koniecznie, nie tylko ze względu na sytuację, jaka panuje międzynarodowa, proszę wyjąć Kijev Mission,
Kijowską misję czyją? Tangerine Dream. Rok 1981, ale dalej w liście było napisane, ja wiem, że i tak wszyscy zażądają, żeby Tangerine Dream. To się chyba wszystko wiąże z tym, że ja odtworzyłem Państwu nowe nagranie Tangerine Dream parę dni temu. Bo oni całą płytę szykują. Franz Kafka, Zamek. I że wszyscy i tak będą żądać, żeby odtworzony został utwór Beach Theme. To też 1981 rok. Ciekawostka, że to obok siebie. Ale to z płyty Exit. Sięgnąłem natychmiast na półkę i opisana ta płyta wtedy, w 1981 roku, wskazywała koniecznie na utwory Corn Zone i na tytułowy Exit. No ale państwo zamówili Kijów Machine, ja z radością odtworzyłem. To teraz będzie międzynarodowo, ale ten reflektor będzie skierowany na Polskę. Children.
To też niedaleko, jeżeli chodzi o czas. Rok 1983, gdy ten album się ukazał. John and Vangelis Private Collection. Państwo pytali, czy jeszcze gdzieś może istnieć ten fragment z moim dubbingiem, tłumaczeniem. Nie sądzę. Myślę, że nie. Wtedy wszystkie audycje nadawane były na żywo i to po prostu poszło gdzieś w eter. Tak jak długie, pamiętam, że bardzo długie nawet opowieści na utworze Horizon z tego samego albumu. 23 minuty muzyki, a w środku, tak jak to wtedy nocami, udawało mi się poczytać państwu różne ważne rzeczy. Ale napisali państwo taki list dotyczący Poloneza. Oczywiście wszyscy państwo mają świadomość, że to nie przypadki, że tak chciał zrobić John Anderson. Nie? To ja zaraz powiem. List brzmi tak. Dziękuję, jak cudnie brzmi po latach. Teściowa pyta, co to jest to ładne. No więc to ładne to jest utwór, który Vangelis był wtedy, przepraszam, John Anderson był wtedy w Paryżu. Usłyszał o stanie wojennym w Polsce. Poprosił swojego przyjaciela Vangelisa, z którym miał pracować, żeby sięgnął do muzyki Chopina i żeby do jego tekstu coś dobrał, co będzie w środku brzmiało po polsku chopinowsko. No i dobrał. Przy okazji, ponieważ państwo są zaprzyjaźnieni z Johnem Andersonem, mogę przekazać dobre wiadomości. John czuje się coraz lepiej, jednak nadal musi korzystać codziennie z takiej aparatury, nosi ją przy sobie i tam jest tlen. I on po prostu oddycha, wspomaga swoje oddychanie. Także raczej nie wystąpi na scenie, raczej nie będzie już śpiewać Yes. Jak państwo wiedzą, przyjeżdża do Polski w przyszłym roku, ale z zupełnie nowym wokalistą John Anderson prawdopodobnie już śpiewać nie będzie. Nie wiadomo, czy nie będzie nagrywać, ale na pewno nie będzie jeździć w trasy koncertowe. Ale czuję się dość komfortowo, biorąc pod uwagę możliwości.